Halo, halo, witam wszystkich z tej strony tieru. Kłaniam się dzisiaj event wakacyjny 2021, natomiast na formule, którą już znamy. Natomiast, zanim przejdziemy do eventu, chciałbym zrobić dla Was taki szybki konkurs. Osoba, która skomentuje ten film, w komentarzu napisze swój nick. Oraz serwer ma szansę wygrać 1000 punktów rozwoju. Aby wziąć udział poza komentarzem, trzeba podnieść łapkę w górę pod tym filmem oraz zasubskrybować kanał. Jeżeli już to robicie, no to fajnie. Pamiętacie koło fortuny? To jest właśnie ten event. Mamy koło fortuny, gdzie to wy możecie sąsiadowi zajumać fajną złotą nagrodę, o ile złota będzie fajna. Mowa o ee, nagrodach najrzadszych. Bądź sąsiad może wam zrobić to samo. Natomiast zanim zagłębimy się w szczegóły, ostatnie dwa dni na skorzystanie z promocji: 50% taniej na diamenty plus 20% dodatkowego zwrotu, ponieważ promocja kończy się już 13 sierpnia, więc macie ostatnią szansę, aby skorzystać. Aby skorzystać z promocji, załączam e, pełen link e, krok po kroku, jak to zrobić. E, wystarczy pobrać app galery pobrać stamtąd grę i macie dostępne promocje po odebraniu, aby zakupić taniej diamenty. Warto skorzystać, jeżeli mieliście zamiar kupna, ponieważ takie okazje rzadko się powtarzają i pytanie, czy o ile się powtórzą, ale przejdźmy teraz do eventu. Może zacznijmy od tego, że event startuje we wtorek. Za kilka dni następny wtorek będziemy mieli w evencie do wykonania 34 zadania, które możecie wykonać od razu, takie pośpieszne, oraz 21 zadań, które będą pojawiać się Codziennie. Za wykonane zadanie będziemy otrzymywać dublony. I z dublonami jest tak, że warto zrobić sobie jak najwięcej zadań. Ponieważ jeżeli okaże się, że na kole fortuny, w którym pojawiają się losowe nagrody o różnych yy, kolorach, srebrna, złota, jeszcze jakaś inna gorsza, no to jak już powiedziałem na początku, sąsiad będzie wam mógł sprzątnąć z nosa coś, na co polowaliście. Albo to wy będziecie mogli sprzątnąć mu dzięki temu, że będziecie mieli sporo tych dublonów, aby kręcić każdym dublonem wiele razy, a nie że pojawi się coś, na co czekaliście. Macie jeden dublon, nim nie traficie i co dalej? Brak dublonów, brak zrobionych zadań, więc warto w sumie pośpieszyć się z tymi zadaniami, być na to gotowym. A na Discordzie macie te zadania wszystkie dostępne. Jest to zwykle potrzebne, ponieważ od razu zdradzamy wszystko po polsku, na jakie zadania się przygotować. Najczęściej są to zadania pro. Produk produkcyjne, na które warto nastawiać kowali, bądź na wyższych poziomach, na przykład budowniczy sań. Mianowicie chodzi tu o graczy, którzy. W którym trafia się na przykład zadanie, wyprodukuj też w obecnej bądź poprzedniej epoce. Kowal tutaj nam się nie liczy, będąc w Wenus. Budowniczy sań zapewne będzie e, ulepszone do e, takich epok. Dublony codziennie również w zadaniach otrzymacie za codzienne logowanie. Również w, incydent, w incydentach naszego miasta, tak zwanych śmieciach. Okno eventu nie jest specjalnie skomplikowane, brakuje tu wielu rzeczy, które znamy z poprzednich eventów. Chociażby liga, turniej, czy inne ciekawe rzeczy, jak na przykład kalendarz. Tutaj mamy tylko kręć bądź odśwież i kręć. Jeżeli widzicie, że jest nagroda dnia, którą chcecie, to kręcimy. Jeżeli nie ma takiej nagrody, to albo czekamy, aż sąsiad odświeży koło i mu przed nosa weźmiemy, albo po prostu odświeżamy i kręcimy. Natomiast nie jest to tylko odświeżenie, a od razu odświeżenie i kręcenie. Więc wiecie, nie macie pewności, że pojawi się to, na co polujecie, ale jednak za jeden dublon odświeżycie i kręcicie, więc no, ma to swoje wiadomo wady i zalety, tak? Jeżeli nie jesteście aktywni w grze, no to niestety, ale rzadko sąsiadowi będziecie mogli zabrać to, na co też on czekał. Zanim przejdę do nagród na kole, które są naprawdę świetnie, omówimy najpierw... Budynek główny, bo tutaj będzie ciekawie. Zaczniemy od tego, że jest to kryjówka piratów. Na maksymalnym dziewiątym poziomie da nam nawet 33% do ataku, i do tego uwaga, 40% szans, gdy jest wspierane na 40 punktów rozwoju. To jest już niezależne od tego, w jakiej jesteście epoce. 32% szans na 85 sztuk surowca, 20% na medale, 8% na zaopatrzenie, więc e, odpadają te medale i zaopatrzenie, tak? Ale te PR-ki, no to fajnie byłoby zgarnąć do tego z błękitną galaktyką, która je pomnoży: 80 PR-ków z jednego budynku. No, takie rzeczy piechotą jeszcze nie chodziły w Forge of Empires, ale już wkrótce. Eee, więc no, mamy bardzo duży procent do ataku, mamy bardzo duży procent szans na punkty rozwoju, co jest naprawdę świetne. No i teraz, i mówiłem, że jeszcze nie przechodzimy do nagród dnia, dlaczego? Do nagród koła, dlaczego? Ponieważ ten budynek, e, podobnie jak... Winnica ma e, możliwość łączenia setów łańcuchowo, co oznacza, że w jedną stronę będziecie mogli stawiać, w jedną wybraną stronę na dole, będziecie mogli stawiać dodatkowe budynki w postaci kolejnych, jakby mini kryjówek piratów, takich jakby portów, gdzie jest woda, jest jakiś statek bądź most. E, I myślę, że będzie interesował nas ten budyneczek, który posiada. Statek, mały statek. Dlaczego? Ponieważ ten budynek wstępnie na serwerze beta dawał jeden rodzaj jednostki wojskowej, i to by było fajne, gdybyśmy mogli wybrać sobie tą jednostkę, ale to daje dowolną jednostkę, więc nie ma zupełnie sensu. Przy czym to jest też niemałe. Po aktualizacji. Stwierdzili, że dadzą nam inny bonus, który dotyczy obrony w ataku, a dokładnie jest to 8% Pozostałe dwa budynki, bo wiadomo, zwykle mamy trzy do wyboru Jeden daje cztery punkty rozwoju, a inny daje jeszcze 9 losowych surowców Nie wiem, mnie ja interesuje atak, obrona, na tym się robi resztę W poprzednim takim evencie, aby złożyć główny budynek, wtedy to była willa gubernatora, która jest no przecudowna Jest mała i daje mega duży bonus do ataku. Eee, wystarczyło zrobić wszystkie zadania. Wydać wszystkie dublony i tyle. Jeszcze na becie trzeba było wydać dużo incydentów, czyli tych dublonów trafić ze śmieci i jeszcze mieć stąd, tak? Natomiast potem zmienił się trochę balans i ułatwili nam, gdy event już wystartował. Więc przechodząc do tego, co będzie na kole i na co zwrócić uwagę, zacznijmy od, myślę, najważniejszych złotych nagród, tak? Widzimy tutaj właśnie te. Kryjówki piratów w formie tych łańcuchowych dodatków, tak? Więc tutaj będziecie mogli trafić na przykład to co daje obronę w ataku, ale jeszcze lepsze, ważniejsze i myślę tutaj trzeba zawiesić oko to willa poziomu pierwszego i oddzielnie wtedy e, willa selection kit, czyli albo stawiamy willę, albo ją ulepszamy. No i warto na tym się skupić, aby tą willę na głównym świecie e, trafić, diamentowcy też myślę, warto się skupić na tym evencie, aby taką willę sobie postawić. Ponieważ przypomnę, willa na maksymalnym dziewiątym poziomie daje 34% do ataków w najwyższej epoce, 4 jednostki dziennie nam produkuje, 8 punktów rozwoju i 35 surowców. To są naprawdę Jedne z najlepszych bonusów w grze, jeśli chodzi o budynek tej wielkości. Ucieszą się osoby, które na serwerach pobocznych polują na diamenty, ponieważ będzie nie dość, że k studnia życzeń to będzie również zmniejszenie studni życzeń. Mamy również wszelkie przechowajki, mamy również świątynie wiedzy dla najbardziej początkujących, czy posterunki wartownika poziomu pierwszego. Będą również zestawy pirata, zestawy królewskie e, oraz zestawy handlowe, gdzie można wybrać. Statek poziomu pierwszego, bądź inne pomniejsze bonusy jak 25 punktów rozwoju, czy jeszcze coś innego. Natomiast myślę, że na tym nie warto się skupiać, bo statek miał swoją moc, ale było to dawno temu, yy, i teraz yy, na jego wielkość niekoniecznie jest to opłacalny biznes. Tym bardziej, że statek to też nie pierwszy poziom, a jest ich trochę więcej. Gracze. Początkujący mogą zobaczyć, że nie ma kryjówki łotrów w żadnych z nagród złotych, srebrnych i, i zielonych. Natomiast ona będzie, ona będzie w głównych nagrodach. Więc wykonując zadania, wydając dublony żaglując po tym morzu, po prawej stronie, wystarczy klikać i to od 1 do 3 kratek statek się przesuwa, traficie kryjówkę łotrów. No a w srebrnych i zielonych nagrodach nie widzę nic, co by było jakieś cudowne, jest to po prostu nagroda, która na pewno w jakiś spo sposób się wykorzysta, czyli może złoży się z fragmentów jakąś kryjówkę łotrów, może jeszcze coś innego, to stanie się jakieś jednostki, jakieś busty do monet, obrony, tego, tego i tego, jakieś dekoracje, wiecie co tam po po prostu e, jest. Więc głównie interesują nas złote nagrody i na nie zwracajmy uwagę. No i ten mały port ma wielkość 5 na 2, więc podobną e, no, taką samą jak chociażby Gaj oliwny, który też daje 8% do obrony armii atakującej. Ma to sens. Nasze centrum eventów wzbogaci się o 3-dniowy bonus 20% do obrony armii atakującej. Nie jest to nie jest to coś, na co powinniśmy mega uwagę zwracać. Bonus nie jest jakiś specjalnie mały ani duży. Ale te 3 dni to tylko w końcu 3 dni, tak? Czekajmy raczej na system zamków, o którym ostatnio mówiłem. Bo tam będziemy mieli bonusy jednak stałe i to jeszcze większe. Kto nie oglądał zapraszam do obejrzenia. Na koniec mamy do zdobycia również nowe awatary za linię zadań wersję mańską oraz żeńską. I jeżeli o czymś zapomniałem dodamy to bądź dodacie wy w komentarzach jeżeli film się podobał podnieście łapkę w górę subskrybujcie kanał i zapraszam do udziału w konkursie o którym mówiłem na początku. Będziemy losować osoby gdy wystartuje już ten event. Zrobi to specjalnym bo który szczyta z YouTube'a wszystkie komentarze. Pamiętajcie, aby zawrzeć nick oraz serwer. Mówił Tiera Mówił Tieru, do zobaczenia. Trzymajcie się i widzimy się na livestreamach. Cześć. Halo, halo, jestem kto? Jeżeli chodzi o technikę zakręcenia kołem. Kiedyś było tak, że dało się trafić, był sposób, bo koło chodziło o jak takie koło prawdziwe zakręcane. To koło jest takim jakby oszustwem. Jeżeli klikacie i macie super nagrodę na kole i klikacie spin kręcenie, tak? No to od razu zatrzymujcie, od razu klikajcie stop, bo przycisk stop nie działa. To, to znaczy działa w ten sposób, że po kliknięciu spin kręcenia Gra już wie, jaką nagrodę utrzymacie. A jak to sprawdzić, wystarczy, że odświeżycie grę i wiecie, że w punktu dostaliście nagrodę. Bo jeżeli ktoś by po prostu nie trafiał tego, co chciał, i szybko by odświeżał grę, no to wiadomo, byśmy mogli łatwo oszukać ten system. To jest coś takiego jak otworzenie skrzynki. Otworzenie skrzynki, zwykły taki mini hazard. Nie szukajcie sposobów i nie dajcie też sobie wmówić, że to jest. Prawdziwe koło fortuny. Nie. Yy, od razu klikamy stop. Nie napalajcie się na te animacje, które są raz szybsze, raz wolne, raz średnie, bo to jest tylko mistyfikacja.